tutaj jest taki ładny brzeg, wysoka skarpa schodzi, krótkie trzciny. I od razu widać na pierwszy rzut oka, nawet nie używając sondy, że będzie ostry spadek. Teraz jesienią woda się ochłodziła, ryby zaczynają się gromadzić na głębszych rynnach. Wiadomo, że tu będzie dużo białorybu. No a za nimi będą stały drapieżniki, które nas interesują. Dzisiaj pogoda jest taka, że jesteśmy zamknięci do małej zatoki. Tam na otwartym jeziorze jest porządna wichura, 8 w skali Beauforta, więc no, jesteśmy zmuszeni tutaj kombinować, szukać. I wyszukuję takich miejsc, gdzie są ostre spady właśnie z drobnicą i tam na zasadzie wóz albo przewóz szukamy dużych ryb. Taka pogoda, zwłaszcza jak jest końcówka frontu teraz przechodzi, jutro już ma być ładna pogoda, jest dobra na duże ryby. Nie będzie dużo brań, to wiadomo, ale mogą być to pojedyncze brania ładnych sztuk. W tym momencie mamusie są aktywne i zaczynają czas wielkiego żarcia. Właśnie płynę i patrzę, jak tutaj głębokość wygląda. Jest 13 metrów, chmury drobnicy. Idę pod trzciny, bliżej trzcin podpływam, wychodzi na 12-11. Cały czas drobnica jest, ale drobnica jest podniesiona. Drobnica jest między 8 a 10 metrem. Duże stada już zgromadzone białorybu, pewnie leszcze. I pojedyncze takie niewyraźne sygnały podłużne pod nimi to są to, co nas interesuje, czyli duże ryby. Wyszedłem już na 7 metrów. Proszę, w takiej odległości od trzcin mam 7 metrów. Jestem przy samych trzcinach. Ale już na tym wypłuceniu nic nie ma. Jest pusto. Więc muszę się odstawić na głęboką wodę. I będziemy rzucali w stronę brzegu i obławiali ten spad. Natomiast odstaje od nas na tyle daleko, że nie będziemy rzucali na samą górę na 3 metry, tylko będziemy rzucali tak właśnie na te 6-7 metrów, gdzie pierwsze ryby się zaczynają. Już widać, pierwsze ryby się pojawiły na 8 metrze. Najprawdopodobniej to były sandacze. Nie są to za wielkie ryby, ale widać, że są. Odstawię nas teraz tak, żebyśmy dorzucali na ten 6-7 metr i zaczęli jechać po stoku, sprowadzać gumy. Będziemy łowili, tak jak mówiłem, jesienią ciężko, naprawdę ciężko, główki 30-35 gram, duże gumy, no, na zasadzie wóz albo przewóz. Także zobaczymy, co się wydarzy. Rzuć kotewkę, bo już jesteśmy. Muszę iść na dziób. To oni walną szczupaczek. Granie było takie wariat jak. Na dzień dobry się postawił. Będzie trochę. Biorę uzbrojonym w 30-105-gramową główkę, dużą gumę z celowniczkiem seledynowym. No i jedziemy. Ja łowię w toni, więc robię w ten sposób, gdzie jak widać, bo ryby były na 12 metrze. Rzucam pod brzeg, mniej więcej wiem, jak tam się układa, że jestem w tej chwili na 9-10 metrze. Dojeżdżam do dna i zaczynam prowadzenie takie, jakbym łowił z opadu. Podbijam wędkę, ale nie czekam na uderzenie o dno, bo no, tu jest głębia. Tylko mniej więcej tak daje spaść przynęcie o metr, półtora, ona się zjeżdża. Podbijam wysoko i dalej. Pozwalam jej zjeżdżać. O. I w taki sposób obławiam toń. Mniej więcej wiem, na jakiej głębokości idę. Mówię, rzucam w miejsce, gdzie widziałem niedaleko trzcin, że jest ta interesująca mnie głębokość. Potem staram się na niej prowadzić, tak jakby to była dalej półka. Równa głębokość cały czas. Do takiego wysokiego łowienia w toni dobrze jest mieć dłuższą wędkę, tak jak normalnie do łódki używam krótkich wędek. Tak tym razem założyłem długą wędkę. Będę łatwiej jest po prostu wysoko podnieść tą przynętę. Dlatego mam dwa kije takie na łowienie na łódce. Jeden to jest taki bardziej sandaczowy, do krótkiego podbicia, albo jak ryba jest przy dnie, to taka wędka 2,10 jest wystarczająca. Tutaj 2,40 jest absolutnym minimum, ale właśnie mogę wysoko przynętę podbijać cały czas. Jadę nią w górze. No jest grubiej. Na pewno grubiej.
Rybka nam się pokazała. Tak? Na pewno szczupak. Ale ja tego nie widzę. Głęboko. Oj, grubo. Grubą, bo to jest wędkę ilu grałem, Patrzył? To jest ciężka wędka. Proszę pana. Dobra, ja spójrzę, jakim jestem tu, Paweł. Nie widzę go. Gruby. Gruby. On jest tutaj, jest dobry. Ojej, ładnie. Jedynka. No dawaj, podbierasz. Jedynka. Długo nie daliśmy mu szans, ale mocny kij wziąłem. Widzieliśmy dużą rybę. Przywaliła przy trzcinach. Parę rzutów nie powtórzyła. Odprowadziła mi gumę. W pół wody przywaliła w toni. No myślę, że będzie medy. Zobaczmy. Taka. Ale mamusia, piękna, gruba ryba, super kondycji. No. Do miary? Do miarki. 105 cm. Super, ta rękawica się sprawdza. Już nie mam tych rąk poharatanych, kewlarowa. Idealna do podbierania szczupaków, trzymania. Bezpiecznie jest. No, mówiłem się, wiatr, wichura straszna, mówiłem chłopakom. Wypływamy, będą pojedyncze brania, ale grube ryby. I się sprawdziło. Poszła. Fajne. O tej porze roku też fajne jest to, że możemy spokojnie rybę wyjąć, zrobić jej zdjęcia. Ona odejdzie w dobrej kondycji. Nie ma chyba nic gorszego niż jak taka ryba by miała nam polec po holu, więc super, to jest też fajna rzecz w tym łowieniu jesiennym szczupaków. Wprawdzie łowimy ciężko, głęboko, no ale to jest coś za coś. Nastawiamy się na dużą rybę, to trzeba się poświęcić trochę, zejść z ilości brań, a nastawić się na jakość.